Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz”. To Jezusowe pouczenie z Ewangelii Mateuszowej, pouczenie o modlitwie, to nie zachęta do porzucania tak zwanych długich i wytrwałych modlitw. Jezus sam całe noce spędzał na modlitwie. Przypominał, że powinniśmy być w modlitwie wytrwali. Jedną z jego przypowieści na ten temat autor Ewangelii rozpoczyna tak: „Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”. Bo wielomówstwo na modlitwie to tak naprawdę nie zajmowanie się Bogiem, ale sobą, swoimi potrzebami tylko. Jezus mówi, że tacy ludzie, co w słowach widzą wartość swej modlitwy, myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Krótko mówiąc, jest w tym obecna mentalność magiczna, to znaczy jakieś niezbyt mądre przeświadczenie, że wypowiadane słowa, modlitwy, stanowią zapłatę za to, co chcemy otrzymać od Boga. Modlitwa tymczasem to coś więcej niż informowanie Boga o naszych potrzebach. Nie zapominajmy, że modlitwa to czas dany Bogu, to pozwolenie, by On działał w moim życiu, to uwielbianie Go, to dostrzeganie dóbr, jakie On daje światu, nam, to swoiste rozkochanie się w Panu Bogu. Pomyślmy o tym, jak wygląda nasza rozmowa z człowiekiem, którego kochamy. Czy słowa tutaj są najważniejsze? Nie. Liczy się bycie razem. I taka też winna być moja modlitwa. Ma ona stanowić bycie razem z Panem. Słowa mówimy, ale nie koncentrujemy się tylko na słowach. Wyrażamy w nich nasze bycie z Panem, a nie popisujemy się przed Nim naszą elokwencją. Maryjo rozmodlona, wielbiąca Pana, pokorna, ufna, zasłuchana w Jego wolę, pomagaj nam uczynić z naszej modlitwy, z naszego różańca, bycie z Bogiem, a nie wypowiadanie tylko naszych potrzeb. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,